Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak co tydzień lub prawie co tydzień. Dzisiaj będziemy mówić o książce z mojej ulubionej serii, którą wymyśliłem niedawno, a to już jest chyba siódmy tom w tej serii, jeżeli nie ósmy. Chodzi o serię oczywiście Biblioteka Historii Gospodarczej Polski, wielokrotnie wyszydzaną przez ludzi nauki z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazywaną palcem, piętnowaną i taką niechcianą. Ale ponieważ mnie właśnie w stronę takich rzeczy coś tajemniczego, jakaś siła wewnętrzna pcha, no to wydałem kolejną książkę, a niebawem, mam nadzieję, wydam jeszcze jedną. Adam Szelągowski, proszę Państwa, autor znakomitej pracy o rywalizacji Anglii, Niemiec, Polski i Rosji na Bałtyku, napisał taką książeczkę Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce. To jest książka, która wywraca do góry nogami tak naprawdę wszystkie te uklepane pojęcia. Ja nie wiem, dlaczego one się w zasadzie nie nazywają memami. Tylko odnosimy ten wyraz brzydki mem do tych wszystkich demotywatorów i innych haseł, które są w sieci i które w jakiś sposób tam kształtują wyobraźnię, prawda? Bardzo schematyczny, uproszczony, nieprawdziwy. Proszę Państwa, cała nauka historii jest jednym wielkim memem. To trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jednym wielkim memem. Żeby ten mem został unieważniony i zdemaskowany, trzeba po prostu sięgnąć po publikacje z zakresu historii gospodarczej, które również nie są wolne od pewnych uproszczeń, ale te uproszczenia dotyczą zwykle tego, co nazywamy kulturą. To znaczy jest pewien schemat mówienia o kulturze i on się nie zmienia, ludzie się nie potrafią tego pozbyć. Tak? To znaczy wierzą, że istnieje postęp w sztuce na przykład, prawda? I to, że lepsze wypiera dobre, tak? I że renesans jest lepszy niż gotyk, a barok lepszy niż renesans i tak dalej. To jest taki komiczny, ale bardzo wrośnięty w serce i umysł sposób myślenia. Nas to generalnie nie interesuje, proszę Państwa, bo my się czym innym tutaj zajmujemy się cenami. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ceny interesują każdego i cena to jest ważna sprawa. Tutaj profesor Szelągowski wprost nam daje tutaj, proszę Państwa, ponad 200 stron rozważań na temat cen, a także handlu. Ja może zacznę od handlu, bo to jest szalenie ciekawe. Nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, a na pewno ja nie byłem i nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie sobie wyobrazić, jaka była realność sprzedażowa, tak brzydko powiem, realność kupiecka, transakcyjna w średniowieczu i na początku doby nowożytnej, ponieważ my podchodzimy do tego wszystkiego według dzisiejszych kryteriów. Tak? W ogóle nie rozumiemy, co to jest miasto, w ogóle nie rozumiemy, co to jest droga, tak? Co to jest szlak handlowy i jakie rodzaje aktywności te obiekty wymuszały na populacji. A profesor Szelągowski nam o tym pisze, jak to wyglądało. No więc proszę Państwa, zacznijmy od tego, że no, miasta to były miejsca, gdzie się składowało towar, a ludzie w miastach mieszkający zajmowali się obsługą rynku albo wytwórczością towarów, które następnie z miasta były zabierane i transportowane w jakieś inne miejsce, jeżeli miasto było wyspecjalizowane. Miasta posiadały prawo składu nadane przez władcę. To prawo składu było bardzo ważne, bo to oznaczało, że każdy kupiec, który przejeżdża przez miasto, ma obowiązek sprzedać tam swój towar. Tak? Sprzedać to znaczy, że jest szansa, że ci, którzy go kupią, odsprzedadzą go gdzieś z zyskiem, jeżeli wyruszą w jakąś podróż handlową, u której celu będzie czekała jakaś lukratywna transakcja. Oczywiście ta sprzedaż odbywała się na warunkach lokalnych, to znaczy kupiec nie mógł, przepraszam za kolokwializm, przywalić ceny na swój towar, żeby było fajnie, bo to wszystko było regulowane i musiał dać cenę taką, jaka w mieście obowiązywała. Pomiędzy miastami, proszę Państwa, znajdowały się drogi. Nie można było od tak sobie zbudować nowej drogi i puścić tym szlakiem towaru, dlatego że to było uświęcone po pierwsze tradycją, po drugie rozmaitymi konstytucjami królewskimi, które decydowały, kto i jakim szlakiem ma podróżować, w jakim celu i gdzie ma swój towar sprzedawać. To nam się wydaje dzisiaj, jawi się nam jako jakieś potworne ograniczenie, ale proszę Państwa, świat dzisiejszy jest pełen niesamowitych ograniczeń w porównaniu z tym, co opisuje Szelągowski, z których my sobie sprawy nie zdajemy, bo my się nie paramy handlem. Na zasadach opisanych w tej książce dzisiaj nikt nie mógłby prowadzić żadnego handlu, po prostu by nie wyruszyłby nawet z miejsca, w którym się znajduje, do punktu docelowego, żeby cokolwiek tam w ogóle, czymkolwiek zahandlować. Nie byłoby o tym w ogóle mowy. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli mamy stałe szlaki handlowe, po których poruszają się karawany kupieckie, to znaczy, że pokusa, żeby zmonopolizować to, jest wielka, ale nie jest to proste, dlatego że w średniowieczu istnieje regionalizm i ten regionalizm dotyczy wyceny towarów, prawa handlowego. Każda organizacja, każde miasto i każda okolica w zasadzie rządzi się po swojemu. I to trwa bardzo długo. Do którego momentu i gdzie najpierw zostało zmienione, to nam profesor Szelągowski ładnie wyjaśnia. Natomiast ja mam taką trochę może nadpobudliwą wyobraźnię i od razu jak przeczytałem o tych drogach stałych, jeżeli nie było budować nowych, a przecież tak naprawdę można by było, gdyby nie te ograniczenia handlowe, no bo cóż to jest postawić drogę z kamienia, tak? Jeżeli ktoś ma pieniądze, tak? Znaczy wybrukować ją, wytyczyć. No ale nie. No to proszę Państwa, pokusa, żeby taką drogę zablokować, jest wielka, prawda? No więc jeżeli słyszymy o bandach rozbójniczych, tak, no to literatura romantyczna, która eksploatowała rozmaite wątki ze średniowiecza i początku doby nowożytnej, namalowała przed naszymi oczami i przed oczami swoich współczesnych taki obraz romantycznego rozbójnika, tak, który grabi na drogach, a być może nawet nie dla siebie, tylko na przykład rozdaje biednym. Więc ja mam opcjonalnie inną wersję, proszę Państwa, tego procederu. Ja mam, myślę, że to do literatury powinno trafić, a może nawet trafi, kto wie. Opcjonalnie moja wersja wygląda tak. Nie ma żadnych romantycznych rozbójników, nieromantycznych też nie ma. Ci ludzie, którzy pojawiają się na drodze, na szlaku handlowym i zatrzymują karawany, grożąc przewodnikowi karawany toporem, a kupcom muszkietami, czy co tam było pod ręką, pułhaki w XVI wieku, a pistolety w XVII, to są, proszę Państwa, przedstawiciele firmy outsourcingowej, która została wysłana w teren po to, żeby zablokować handel konkurencji w momencie, kiedy nie było innego sposobu na taką zmianę przepisów obowiązujących, która byłaby korzystna dla tego, kto tę organizację, kto tę firmę outsourcingową w postaci tych bandytów wynajął. No, tak mi się wydaje, że to raczej tak wyglądało. Jeżeli czytamy o romantycznych raupriterach, o rycerzach rabusiach, którzy siedzieli w swoich orlich gniazdach na szczytach Sudetów czy Karpat i stamtąd uderzali na sunące karawany, no to też musimy ten pogląd zweryfikować, że to nie byli żadni romantyczni rycerze, tylko panowie na pensji, do których co jakiś czas przyjeżdżał poseł, ja lubię sobie pożartować, że dzwonił, przyjeżdżał poseł ze stosownej organizacji handlowej z rozmaitymi uwierzytelnieniami i mówił, no towarzyszu, poprawcie się, bo będzie źle, prawda? Możemy kogo innego na wasze miejsce tutaj umieścić, bo nic nie jest wieczne, a prawo własności do najbardziej i najgłębiej dziedziczonego gruntu i obiektu też nie jest powiedziane, że się nie skończy. Trochę żartuję, a trochę nie. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawy wątek. Wątek udrożnienia dróg wodnych. Jeżeli nie można budować drogi, bo jest to uświęcone starodawnym prawem handlowym, czytaj wymuszone przez najsilniejsze organizacje i banki, jakie działają na określonym terenie, no to trzeba mieć konkurencyjną sieć transportową. No to cóż prostszego, jak udrożnić rzeki. No i tutaj jest wspomniane, proszę Państwa, statuty piotrkowskie Kazimierza Jagiellończyka z 1447 roku, które mówiły o tym, że trzeba koniecznie przywrócić żeglugę na rzekach takich jak, no ja już nie mówię o Wiśle, tak, Sanie, Warcie, czy innych, ale proszę Państwa, Tyśmienica, jest taka rzeka Tyśmienica. Jak ktoś jechał przez Czymierniki, to wie. Czymierniki to jest fajne miejsce w województwie dawniej bielsko-bialskim, obecnie lubelskim. XVI-wieczny dwór tam stoi, albo XVII-wieczny, rozmaite pokazy się tam odbywają, a u stóp dworu płynie Tyśmienica. Tyśmienica, proszę Państwa, no jakby się ktoś mocno rozpędził, to by ją przeskoczył. A król Kazimierz postanowił udrożnić Tyśmienicę po to, żeby szlachcic z północnej Lubelszczyzny, Podlasia i zachodniej Białorusi, obecnej, a ówcześnie z Wielkiego Księstwa Litewskiego, mógł swój towar spławiać tą Tyśmienicą, a nie tylko szlachcic, ale także chłop i mieszczanin z rozmaitych mniejszych ośrodków, które prawa składu nie miały. To jest interesujące, proszę Państwa, bo to zostało po pierwsze zrobione przeciwko komuś. Tego nie wyjaśnimy, bo to trzeba było się grzebać bardzo głęboko, żeby zorientować się przeciwko komu. No jeżeli założymy, że w XV wieku kontrola większości operacji handlowych spoczywała w rękach banków włoskich, no to możemy sobie wyobrazić, że z tą propozycją przeforsowania ustawy o udrożnieniu rzek wystąpili albo ludzie z Augsburga, albo ludzie z Lubeki, tak? No, możemy sobie wybrać. Być może było jeszcze zupełnie inaczej, ale to ja teraz nie będę zgadywał, dlatego że nie ma to sensu. Chodzi o to, że trzeba było po prostu udrożnić konkurencyjną do dróg sieć przewozu towarów. I to zostało zrobione ukazem królewskim, dekretem odgórnie i już. I się zaczęło. Oczywiście były rozmaite przeszkody, bo poszczególne lokalne mafie ze szczególnym wskazaniem na mafię toruńską próbowały blokować duże rzeki spławne, Wisłę, a wyraźnie było napisane w statutach piotrkowskich, że nawet jak ktoś będzie łowił ryby za pomocą zastawek na rzece, to ma zrobić bramę, żeby barki mogły przepłynąć, a nie na stałe tą rzekę przegradzać i wybierać te ryby z płycizny. Więc było to wyraźnie określone, ale Torunianie nic z tego nie robili, proszę Państwa, i ten proceder uprawiali co jakiś czas, mimo wezwań królewskich, mimo pogróżek i kar na nich nakładanych. No po prostu ściągali haracz, tak, z płynących w dół rzeki barek. Proszę Państwa, książka Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce rozprawia się, jak powiedziałem, z kilkoma mitami, które możemy śmiało nazwać memami, używając współczesnego języka. Chodzi o to sławetne zacofanie Polski. Tak? To wszyscy słyszymy o zacofaniu Polski oraz o tym, jak to zła szlachta nie dopuściła do rozwoju miast i przez to Polska no, zapadła się pod ziemię. Tak? Są to, proszę Państwa, brednie. To możemy sobie powiedzieć wprost, żebyśmy tutaj nie owijali w bawełnę, nie jakieś sugestie albo przypuszczenia. To brednie. W czasach, kiedy korona polska udrażnia rzeki po to, żeby można było spławiać zboże i produkty własnego wyrobu, to jest szalenie istotne, produkty własnego wyrobu do miast i dalej też za granicę, w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Anglia panuje daleko posunięty regionalizm, jeżeli chodzi o przepisy handlowe. To znaczy cła są nałożone nawet na... Cła istnieją pomiędzy poszczególnymi prowincjami. To znaczy we Francji nie ma mowy, żeby ktoś z tak zwanej starej Francji, tak, czyli z tej Francji położonej trochę na zachód, bez cła przewiózł coś do Burgundii w ogóle. To o tym można zapomnieć. Nawet w tej starej Francji istnieje cały szereg opłat pomiędzy poszczególnymi prowincjami i miastami, które tak naprawdę uniemożliwiają ruch. To znaczy trzeba się opłacać. Król Polski kilkoma decyzjami, wespół oczywiście z Senatem i Sejmem, przy udziale miast, to jest ważne, przy udziale miast, bo to nie jest prawda, że miasta nie zasiadały w Sejmie. Miasta się z Sejmu i w ogóle z parlamentaryzmu polskiego dobrowolnie wycofały. Oczywiście szlachta też wywierała naciski i dwór wywierał naciski, żeby miasta nie zasiadały, przedstawiciele miast nie zasiadali w Sejmie, ale w sprawach handlowych przedstawiciele miast byli wzywani i zasięgano ich rady. Więc to nie jest prawda, że miasta, czyli ten stan trzeci, został wyautowany zupełnie z rządzenia krajem. Natomiast miało to swoje podstawy, dlatego że wśród delegatów miejskich na obrady Sejmu, proszę Państwa, po prostu trafiali się szpiedzy. Ludzie, którzy wywozili tajemnice państwowe i różne ważne szczegóły do dworów obcych. co było dość niebezpieczne z punktu widzenia korony, która nie miała naturalnych granic i tak naprawdę opierała się o jeden tylko port, znajdujący się w dodatku na morzu wewnętrznym, czyli o Gdańsk. Proszę Państwa, to jest szalenie istotna i ważna sprawa. Król Polski i obydwie izby na początku XVI wieku, bo to się zaczęło od Kazimierza Jagiellończyka jeszcze w XV, ale tak naprawdę to się zaczęło od Aleksandra, Zygmunta Starego, potem za Zygmunta Augusta, powolutku tworzy się jednolita przestrzeń handlowa, proszę Państwa, jednolita przestrzeń wymiany towarów. Tendencja jest taka, żeby promować wywóz i kontrolować wwóz towarów. To oczywiście ma swoje minusy, ale no, jesteśmy w XVI wieku, nie ma jeszcze tych wszystkich mądrych prac ekonomicznych, które zostały napisane w stuleciu XVIII, a panowie szlachta ze swoim królem usiłują ratować rynek wewnętrzny i usiłują ten rynek ocalić w całości. To znaczy nie chcą go dzielić na kawałki i funkcjonować w jakiejś takiej piramidzie separatyzmów handlowych. Zachowują się inaczej, zachowują się przytomnie i próbują robić to, co dzisiaj, czym dzisiaj szermują wszyscy liberałowie, proszę Państwa. To znaczy próbują ściągać kapitał zagraniczny do Polski. To jest tu dokładnie opisane. Kupcy zagraniczni byli zachęcani do tego, żeby przyjeżdżać, zakładać tu swoje składy, organizować produkcję, żenić się z Polkami po to tylko, żeby tu przywozić pieniądze, dobry pieniądz i żeby tutaj rozwijać handel. Na to nastawiona była polityka korony, polityka sejmu i polityka szlachty przy udziale miast. My sobie z tego sprawy nie zdajemy, ponieważ my żyjemy memem, proszę Państwa, że dzika szlachta przepędziła mieszczan z Sejmu, a następnie chwyciła ster rządów w swoje upaprane krwią łapy i doprowadziła nawę Rzeczpospolitej do zguby, wywracając ją na rafach. To są projekcje psychopatyczne, tak powiem. Proszę Państwa, fantastyczna książka, do której szczerze zachęcam i do której jeszcze będę wracał. Na razie na tym poprzestaniemy. Może tylko jeszcze przeczytam tytuły rozdziałów. Rozdział pierwszy, poglądy ekonomiczne w okresie odrodzenia w Polsce. Rozdział drugi, a te rozdziały są olbrzymie, to nie jest tak, że to jest trochę tekstu. System monetarny w Polsce w wieku XVI. Udział Polski w handlu wszechświatowym. Bardzo dużo danych, tabel jest, ciekawe rzeczy. Polityka ekonomiczna Polski w XVI i XVII wieku, to jest mój ulubiony rozdział. Handel Gdańska i polityka Rzeczpospolitej względem tego miasta, też ciekawe. Rynek handlowy i pieniężny Polski, przesilenie pieniężne w Polsce za Zygmunta III, bardzo ważne. Literatura ekonomiczna okresu przesilenia. Okazuje się, że jest jakaś literatura ekonomiczna XVII-wieczna w Polsce, proszę Państwa, której nikt chyba nie zacytował nigdy w życiu, ani razu, prawda? Myślę, może coś z tego wydamy kiedyś. Upadek waluty w Polsce z Jana Kazimierza. Wstrząsająca opowieść, która będzie miała kontynuację w kolejnym nawigatorze. To od razu zapowiadam. Nie powiem, jaki będzie charakter tego nawigatora, bo on będzie pokrętny, jak to ze mną bywa, bo ja lubię pokrętne rzeczy i nieoczywiste. Ale o upadku waluty będzie. No i zakończenie. Także proszę Państwa, Adam Szelągowski, Pieniądz i przewrót cen w XVI i XVII wieku w Polsce. Szczerze zachęcam, dziękuję bardzo, do następnego spotkania.